spójrzcie na ten element. Lepszej podpowiedzi nie mogłem dostać, gdzie zatrzymać się na poszukiwaniach. Jest to fragment, element od portfelika. A obok tutaj, w tym urobku, dosłownie 10-15 cm od tego dołeczka, wyskoczyła ta oto moneta. Ciach, ciach, ciach. Wykopałem starą kosę i taka myśl mi przeszła, że ta kosa jest symboliką tego, że będę kosił dzisiaj monety. Stare monety. A czy tak będzie? Przekonamy się. Zobaczymy. Witajcie kochani. Ja dzisiaj zostałam w domku. Krzysiu z moim tatą są już na poszukiwaniach. Zostałam, bo będę robiła obiadek. Jak to w Dzień Kobiet. Pranie, sprzątanie, gotowanie. No i będę czekała na kuriera, bo ma dla mnie paczkę z prezentem. Witam Was serdecznie, witam wszystkich. Na początek poszukiwań, otwarcie. Pierwsza znajdka to moneta. Leżała bardzo płytko, a jest to 10 feningów z 1921 roku. A poszukiwania będę prowadził w takim oto lasku. Spójrzcie na ten element. Lepszej podpowiedzi nie mogłem dostać, gdzie zatrzymać się na poszukiwaniach. Jest to fragment, element od portfelika. Te dwa były takie elementy zatrzaskowe, a w środku oczywiście na zewnątrz było jakieś płótno, materiał, a do środka można było wkładać kasę. I właśnie na takie rzeczy należy zwrócić uwagę podczas poszukiwań, bo jak coś wyjdzie z ziemi, trzeba w jakiś sposób to zinterpretować i wyciągnąć wnioski. A tym razem mikro żelazko. Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Grubości palca. Przepalone dno. Pewnie to żelazko z duszą było. Z duszą, pewnie za dużo prasowało, także takie cudeńka też u nas się zdarzają. Piękna rzecz. Da się dosyć dobrze, bo jest i kolejne już 10 feningów, tym razem w troszkę gorszym stanie, ale ocencie to oczywiście sami. Wygląda w taki sposób. Po przeczyszczeniu na pewno będzie w dużo lepszym stanie. I to będzie moneta z około 1890 roku. Nie widać dokładnie daty. A tak wygląda oto rewers tej monetki. Też kilka słów odnośnie ustawień mojego wykrywacza. Pokażę Wam, na jakich ustawieniach chodzę na XPDUSie 2. Na dzisiejszych poszukiwaniach jestem w programie Deus Mono. Wrzuciłem częstotliwość 25 kHz. Reaktywność taka średnia 2,5. Sygnał akustyczny 4, dyskryminacja 6, a dźwięki na 3 tonach. I oczywiście jeszcze tutaj czułość podbiłem na 95. Chodząc już dłuższy czas z tym modelem detektora, próbowałem różne ustawienia. Widzę, że częstotliwość 25 kHz robi tutaj dobrą robotę. Jest to bardzo czuła częstotliwość na drobiazgi, ale też zarazem bardzo głęboka, co mnie pozytywnie zaskoczyło. A jeżeli chodzi o cewkę, to stosuję cewkę 11 cali o średnicy 28 cm. Dziś na obiadek dla mojego ukochanego i dla mojej rodzinki szykuję wątróbeczkę z kurczaka. Muszę powykrajać te obrzydliwe rzeczy ze środka. Uwielbiam wątróbkę, ale to, co tutaj się znajduje, to mnie obrzydza. No to, że umyłam wątróbeczkę i osuszyłam, i tak na patelni strzela. Dochodzę, ja się biorę za cebulkę. Zobaczcie na moją ścianę. Cała w kropki, tak strzelała mi. Normalnie strzelali do mnie. Wątróbeczka, niech się dusi cebulką.
A ja wam pokażę, co znajduje się w paczce, którą przyniósł mi dzisiaj kurier. Kolejna monetka z taką ciemną patyną. Też jeden fenik. Leżakowało sobie tutaj w takiej trochę torfowej, znaczy torfowej, takiej piaskowej, ale ciemnej, ciemnym piasku, ponieważ jesteśmy tuż przy takim alacieku wodnym. Kolejne dołki. Niestety nie były to sygnały monetkowe. Dwie kulki od muszkietu i oto taki pilniczek. A teraz podejdziemy do Eweliny taty. Zobaczymy, co znalazł, bo krzyczał, że ma coś ciekawego. Sam jestem ciekawy, co? Spójrzcie, jaką piękną rzecz znalazł Eweliny tata. Spójrzcie, aż z podziwu nie można wejść. A druga strona? Klamra damska. Ewidentnie XIX wiek, te zdobienia o tym, XVIII-XIX wiek, te zdobienia o tym świadczą, ale ta robota tej klamry jest niesamowita. Coś pięknego, naprawdę. Spójrzcie, także ja gratuluję. Podziwiajcie. Podziwiajcie. Taka oto paczuszka dzisiaj do mnie dotarła. Prezent od mojego ukochanego. Ja już wiem, co jest w środku. Musiałam otworzyć przed nagraniem, żeby nie było siary. Nie wiedziałam, co tam się znajduje, ale teraz już wiem i wam postaram się to pokazać. Jak mi się uda wyciągnąć. Teraz będę z moim ukochanym śmigała. Na rowerach dostałam od niego rower na Dzień Kobiet. Jakie to romantyczne. Mordowałam się trochę wyciągając go. I tak oto prezentuje się mój cudny rower. Będziemy razem jeździć. Teraz będę musiała poprosić Krzysia ładnie, żeby mi go pomógł skręcić, bo sama sobie nie poradzę. Tylko żeby mi nie gadał jak zawsze. Kochanie, jak mówię, że ci zrobię, to ci zrobię. Nie musisz mi powtarzać co tydzień. No a jeszcze będę chciała w tym sezonie pojeździć, więc będę chodziła i będę truła mu tyłek, żeby mi jak najszybciej skręcił. Spójrzcie, tutaj z tego dołka, też z takiej ciemnej ziemi, wyszła kolejna monetka. Widać tam tarczę z herbem, czyli wiadomo, że to już jest pruska moneta, ale nie widać, jaki to jest nominał. Czyli kolejna moneta z tej miejscówki. Mordka mi się cieszy niesamowicie. Szukam dalej. Tutaj przytrzymał mnie sygnał. Słyszycie to? Jestem na słuchawkach, ale powinniście ten dźwięk słyszeć. Zaraz sprawdzimy, co to. Trochę się umęczyłem, żeby tą znajdkę wykopać i namierzyć. O, a to jest... Patrzcie, głęboko było, ale to jest pocisk ołowiany. Znalazłem w tym miejscu już ich kilkanaście. Muszę podzielić się z wami tym, co przed chwilą mnie spotkało. Znalazłem monetę, ale to jeszcze nic. Zobaczcie, w jakich okolicznościach tą monetę znalazłem. Zwróćcie uwagę, patrzcie, ja przykucnę, pokażę wam. Tu jest dołek, gdzie ktoś kopał. Oczywiście je zauważyłem. To jest tutaj piasek wysypany i tak dalej. Podszedłem, bo mam nawyk sprawdzania, czy ktoś coś nie zostawił w dołku. A obok tutaj, w tym urobku, dosłownie 10-15 cm od tego dołeczka, wyskoczyła ta oto moneta. I teraz nasuwa się pytanie. Pytanie będzie brzmiało następująco, które oczywiście sam sobie zadałem. Czy osoba, która przede mną tutaj kopała, nie wiem, widziała tą monetę i po prostu ją odrzuciła, bo uważała, że nie jest zbyt interesująca, czy po prostu wykopała tą monetę, odrzuciła na bok i myślała, że w dołku nic nie ma. A moneta przecież, jak to moneta, jest bardzo ciekawa. Są to dwa feniszki, zobaczcie, nawet w ładnym stanie zachowania. Nie widzę tylko dokładnie daty, chyba 1900... No nie będę strzelał, może wy widzicie dobrze to w ekranach, także macie tutaj
przybliżę wam jeszcze, żebyście zobaczyli ewentualnie, który to rok. Rewers też w ładnym stanie zachowania. A po prostu ja biorę tą monetę bez względu na wszystko. Takie sytuacje czasami też się zdarzają. Trzeba sprawdzać wszystko. Nieważne, czy ktoś chodził, czy nie. Kopać każdy dołek i każdy sygnał. Na dzisiaj koniec poszukiwań. Pakujemy sprzęty. A jeszcze wam się pochwalę jedną rzeczą. Tablicą rejestracyjną, która została znaleziona na koniec poszukiwań. Trudno powiedzieć, czy to przedwojenna, czy to współczesna, ale na pewno tablica. Pewnie wy będziecie wiedzieć, co to za tablica. Guzik to kawałek łóżeczki będzie, nie? Nie, to nie. To jakaś ozdoba pewnie. Nie, bardziej chyba łóżeczki jest to. Tu takie cieniutkie. Musiąc. Kulki od muszkietu, guziki i ozdoby. Bardzo pyszna wątróbka. Zresztą, jak wiecie z poprzednich filmów, ja bardzo lubię wątróbkę. Nawet nasz kociak, jak wyczuwa wątróbkę, to zawsze jest przy stole. Także Ewelinki gest na Dzień Kobiet bardzo miły. Nie ma torta, ale jest wątróbka. Smacznego. Dziękuję. Na zdrówko. A teraz czas na podsumowanie tego, co chłopacy znaleźli w lesie dzisiaj. Guziczki jakieś. Co to jest za moneta? 2 złote. To nie wiem, co to. Kolejny guzik. O, ale też fajny. Z takimi zdobieniami. A to, co to? I don't know. Tego. Tych kule to od muszkietu to było dużo nawet. Wszystkich nie tu nie przynosiłem, zostały w aucie. Ale to też jakieś zdobienia są. To jakby rękojeść od przyglądałeś się? Pistoleta. No. Znaczy od zabawkowego pistoleta, nie? Żelazko. Żelazko. To już widzowie widzieli też wcześniej. No i oczywiście te monety, które kosiłem. Ale najciekawsze, klamra. Powiem wam, że już obcykałam w internecie i bardzo podobną widziałam za 1000 zł. Ciekawe. Myślicie, że to coś warte? No i jak zwykle standardowo, kiedy mnie nie ma, to najciekawsze fanty wychodzą. I tak oto minął nasz Dzień Kobiet. Ewelinka w domu, ja kosiłem monety. Oczywiście najciekawszym znaleziskiem była ta klamerka, którą cały czas podziwiamy. Pomału będziemy się z wami żegnać, ponieważ zbieramy się do obchodzenia Dnia Kobiet. Mamy w domu same kobiety, także jest wesoło. Dziewczyny przygotowały jakieś tam atrakcje. Także dziękujemy wam za obejrzenie i do następnego odcinka. Do następnego. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.